I witam wszystkich w spróbowaniu kolejnej kostki z piasowanej hejbaty Hai Cao. Tym razem zabijamy się za czajną hejbatę. Jak widzicie także, rozpoczynamy sobie w tym przypadku z troszeczkę innego kadru, z tego względu, że chciałbym sobie tych hejbat zrobić zdjęcia, a jako iż mam tylko pojedyncze kostki, to muszę te zdjęcia zrobić po prostu także podczas nagrywania tego materiału z przetestowania ich. To lepiej jak rozpocznę sobie z tego kadra, ponieważ z takiego kadra zawsze robię zdjęcia, a więc jest to dla mnie po prostu bardziej komfortowe. Co prawda później Wam zmienię ten kadr jeszcze w nagrywaniu, a je każdą z tych kostek będziemy rozpoczynać z takiego po prostu kadru. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób zapasujemy sobie tą kostkę, to oczywiście będzie to tak samo jak tego Pu'era, czyli na gajłon w 150 ml. Z wcześniejszym wygrzaniem gajłana po to, aby poczuć jak te liście tutaj pachną oraz także zrobimy sobie małe przepłukanie liści. Z tego co jeszcze przetestowałem na tej poprzedniej kostce Pu'era, to minuta jest wystarczającą ilością czasu, żeby te liście sobie już wystarczająco zmiękczyły w taki sposób, że jak po tej minucie jeszcze raz zajecie je, to już dość łatwo i w dość dobry sposób zaczną się tutaj rozdziejać z tej kostki w bardziej luźną formę. Zapewne to minutowe pierwsze parzenie nie będzie smakowo jak jest nadzwyczaj szczególne, ale oczywiście pić i takie wypiję, tylko że będzie po prostu słabsze i bardziej użyjemy jako takie przepłukanie. Podczas gdy drugie parzenie, które częściowo będziemy traktować jako takie pierwsze oficjalne, zrobimy sobie po prostu na 30 sekund. I każde kolejne parzenie będziemy wydłużać o kolejne 30 sekund. Otwórzmy to sobie i sprawdźmy jeszcze jak to wygląda i pachnie. No i wygląda to właściwie tak samo. Bardzo podobnie do tego Pu'era właściwie. Taki sam odcień, mniej więcej liści mamy. Pachnie już jakoś inaczej, jakoś tak słodkawo w sumie. Słodkawo, może trochę owocowo. No jakiś to taki zapasek zdecydowanie ma i oczywiście niezbyt intensywny. Zobaczymy jak to będzie pachnąć, jak te liście oczepimy. Co ciekawe, mamy tutaj takie białawe gdzieniegdzie przebajwienia. Jestem ciekaw, czy to są jakieś pączki, czy co to jest. Ja sobie zrobię w takim razie tego zdjęcie, podgrzeję sobie wodę, zrobię wygrzanie gajłana i zabierzemy się za chwilę za powąchanie tego i zaparzenie. No i jak nam pachną oczepione liście? Na przykrywce, tak samo jak w przypadku Pu'era, niezbyt dużo zapachów się właściwie tutaj utrzymało, ale gdzieś mi się jakby takie może zołowe zapaski przewinęły. A tutaj jak to pachnie? Tutaj mamy w piost uderzenie czerwonych owoców, takie troszeczkę winne te zapaski. Mały też zapasek wędzenia, dość słodki, może z minimalną goryczką. Ale ponownie ten zapach nie jest aż taki intensywny, nie ma go aż tak dużo. To jest też dość ciekawa rzecz, warta zwrócenia uwagi i warta zapamiętania, że najwidoczniej takie spiasowane hejbaty, spiasowane liście nie wydzielają z siebie aż tak dużo zapachu, jeśli je się oczepi w taki sposób. Jakoś to co prawda pachnie, a jest zdecydowanie znacznie słabiej niż inne hejbaty w luźnej formie. Ale tak czy inaczej, zalejmy to sobie wodą. I niech nam się tutaj minutę to tak trochę parzy i pęcznieje wodą. No, ponownie przez minutę zbyt intensywny z tego napaj nie wyszedł, chociaż ma nawet w miarę jeszcze trochę koloru. Dużo widzę ponownie na sitku, mamy takich małych drobinek, a je faktycznie liście, co też już było widać, fajnie napęcniały i zaczęły już odchodzić od tej kostki. Jak to teraz pachnie? No, tak w sumie miodowato, ale ponownie na przykrywce zbyt dużo zapachów nie ma. No i tutaj, o! Okej, okay, a tutaj ponownie jakieś takie ciekawe zapaski. Ponownie tak samo jak w przypadku tego Pu'era, mamy tutaj coś takiego innego. Jakiś taki zupełnie inny, nowy zapasek się pojawił. W przypadku tego Pu'era wysuwało mi się tak naprzód w piost dużo orzechów włoskich, a w tym przypadku też coś takiego specyficznego się wprzód wysuwa. Jest tutaj taka pewna miodowość, a jest tu też taki specyficzny zapasek za to dodatkowo. W zapachu też tak częściowo słodkie, częściowo goryczkowe. Ma w sobie coś
z jednej strony z przypiaw korzennych może, z drugiej strony z jakichś ziół, a je ogólnie jest to jakiś taki bardziej inny, specyficzny zapasek. Wiem, że gdzieś już chyba ten zapasek czułem, ale nie potrafię sobie przypomnieć, co to jest. Ale pachnie naprawdę dość ciekawie. Jest też gdzieś tutaj taka minimalna ilość wędzenia. Troszeczkę to jest drzewnych zapasków. Troszeczkę to jest takie zwiczne może, a je tak bardzo pośrednie. Jakby wszystkie zapaski, które tutaj są, są takie znacznie słabsze. Nie są jakieś nadzwyczaj intensywne, mocne. Są takie po prostu słabe i takie całkiem przyjemne. Nic się tutaj aż tak bardzo naprzód przesadnie nie wybija w tym zapachu. Nie licząc tego jednego specyficznego zapasku. A teraz to mi się w ogóle z jakimiś owocami, może bananem to skojarzyło. No i ciekawe, jest ciekawe. Ta kostka fajnie tutaj napęczniała, troszeczkę sobie już zaczęła odrywać. A więc minuta czasu na taką kostkę wydaje się być całkiem dobrym czasem na takie przepukanie liści. Zobaczymy, jak nam to pierwsze oficjalne parzenie 30-sekundowe wyjdzie. No a jeśli chodzi o to, częściowo pierwsze parzenie, takie nieoficjalne, to ma, jak widzicie, dość żółty kolor. Właśnie taki dość bananowy, ponownie z tym bananem. Taki dość żółty, pomarańczowy, ale widać, że mi taką pewną gęstość, taką pewną mętność w sobie ma. To dobrze, ja sobie w takim razie zrobię jego zdjęcie i za chwilę sobie je jeszcze z takiego kadru spróbujemy. Dopiero przy drugim parzeniu sobie ten kadr zmienię. No dobra, to spróbujmy, jak nam to pierwsze parzenie, wypłukanie minutowe smakuje. O, no i faktycznie w smaku tak samo mamy taki specyficzny smaczek, co w zapachu, chociaż jest on osłabiony. Ponownie zdecydowanie w pierwszej kolejności wysuwa mi się taka mała, fajna miodowość, także słodycz. Nie ma tutaj żadnej gorzkości, goryczki. Konsystencja oczywiście no nie jest tutaj zbyt gęsta, jest bardziej taka słaba. A w smaczku jednak no zdecydowanie smaku to ma. Smakuje dobrze i jest tu ten jeden taki specyficzny właśnie smaczek. Może też gdzieś częściowo przewijają mi się jakieś pestki, tak samo jak w Złotym Junanie. Może w stronę dyni, takie pestki dyni. A najbardziej to jest tutaj też taki specyficzny, po prostu słodki smaczek. Podobny częściowo do miodowego smaczku. No jest on czymś jednak innym i nie potrafię sobie teraz tego skojarzyć. Może faktycznie jakaś dynia, a ja nie za bardzo kojarzę smaku dyni. A może dynia, może faktycznie w stronę coś takiego z banana nawet. Ma w sobie gdzieś tak bardzo pośrednio coś może częściowo korzennego i ziołowego. Tak samo jak w zapachu mi się gdzieś coś takiego skojarzyło. Nie, naprawdę jest całkiem przyjemne. Już to samo wypłukanie minutowe jest całkiem przyjemne. A je dobrze, ja sobie to dopiję. Zrobię sobie to drugie, czy też pierwsze oficjalne parzenie 30-sekundowe. Zrobię sobie także jego zdjęcie i widzimy się za chwilę. Okej, po tych 30 sekundach teraz już nam się całkowicie kostka tutaj rozwaliła. Jeszcze już mamy w luźnej formie. Jak to teraz pachnie? Na przekrywce właściwie tak samo, dość tak miodowo i nic bardziej szczególnego. Podczas gdy tutaj, jak nam to pachnie? O, tu już za to dość dużo wędzenia się pojawiło. Tak, dużo takich drzewno-żywicznych zapasków i wędzenia. Właśnie może nie tyle co wędzenia, ale faktycznie tych drzewno-żywicznych zapasków więcej. I nic bardziej szczególnego tu nie czuć. Czyli tylko jakby po tym pierwszym to taki specyficzny zapasek fajny miało, a teraz już się bardziej takie dość mocne to zrobiło i bardziej drzewnie po prostu pachnie. No i jeszcze jak widzicie se w pełni tutaj porozwajały. I już po kojozy na paju też widać było, że dość mocniejszy se zdecydowanie zrobił. Już ma taki bardziej prawidłowszy kolor. Czerwonawy, troszeczkę może nawet taki złotawy. Mam tylko nadzieję, że 30 sekund nie było za dużo. Nie wiem, ale zobaczymy. Kolejny paju wydaje się być taki ok. Nie jest jeszcze jakiś nadzwyczaj za mocny, ani nie jest też za słaby. Wydaje się być po prostu w porządku. A jak nam to wyszło, zobaczymy. No i dobrze, zdjęcia mam już porobione, a więc więcej już ich robić nie będę. A więc wracamy do normalnego kadru. I możemy spróbować sobie takie pierwsze oficjalne parzenie, a więc spróbujmy, jak ono smakuje. Chyba jednak troszeczkę za mocno się zaparzyło,
ponieważ wysłał mi troszeczkę takiego skości. Czy jednak przepłukanie minutowe, a później parzenie 30-sekundowe nie jest jednak aż tak dobre. 30 sekund to za dużo. No a ja nie zje ostatecznie, nie zje. Balans tutaj mamy w miarę fajny, a jest tak minimalnie za mocna. A jeszcze nie do przeskadzającego stopnia. Nabiało za to fajnej, gęstej konsystencji, jak na czajną hejbatę, typowo przystało. Jest też słodkawa, zdecydowanie tak samo jak tamto pierwsze parzenie, przepłukanie. Naprzód wysuwają mi się tutaj ponownie takie miodowate, słodkie smaczki. I pojawiło się też tutaj troszeczkę takich żywicno-drzewnych smaczków. Tak samo jak w tym zapachu teraz liści, drzewno-żywicne zapachy mi się wysuwały, to tak samo w smaku też się coś takiego pojawiło. Plus do tego, jak jest jeszcze ten jeden specyficzny smaczek. Napaj ma też taką fajną, kremową konsystencję, taką smietankową. I też faktycznie troszeczkę takiego wędzenia, smaczku wędzenia, który się z tymi drzewno-żywicznymi smaczkami przewija. I faktycznie przypomina to złotego Yunnana zdecydowanie, a ja powiedziałbym, że jest chyba lepsze. Tak mi się wydaje. Jest ten smak ogólnie znacznie bardziej taki intensywniejszy i pełniejszy, mam wrażenie. No i ma też w sobie właśnie coś takiego specyficznego. Może faktycznie tą dynię. Jakoś w tą dynię mnie ten smaczek tak ciągnie. Tak w stronę właśnie tych pestek dyni i może też po prostu w stronę dyni. Jakbym ją troszeczkę słabiej zaparzył, to by było jeszcze lepiej, a jej tak, jest naprawdę fajnie. To teraz nie wiem w takim razie, czy kolejne parzenie powinienem wydłużyć o te 30 sekund i zaparzyć je minutę, czy jednak nie. Może nie minutę, może zobaczymy te 40 sekund. Wydłużymy o 10 i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc ja sobie to dopiję, zrobię drugie i widzimy się za chwilę. Dopijając to pierwsze parzenie, jeszcze sobie jego smaczek skojarzyłem tak właściwie ciekawie z jakimś pajmutanem. Właśnie te takie słodkie, miodowate smaczki i te takie troszeczkę drzewne, jakoś mi się tak słodko-miodowo-gałązkowo skojarzyły po prostu z pajmutanem, z białą hejbatą pajmutan. Jeszcze takie, może coś takiego kwiatowego jakby się tutaj pojawiło. I naprawdę było całkiem fajne, takie właśnie fajne, słodkie smaczki się tam utrzymywały. A i tak czy inaczej, trzecie parzenie 30-sekundowe mamy gotowe. Jeśli chodzi o tutaj zapach liści, to tutaj nic się nie zmieniło, dalej mamy takie drzewno-żywiczne zapaski. Kolej tego parzenia z kolei wyszedł już troszeczkę słabszy od tego drugiego, a je i tak dość intensywny. A więc spróbujmy. Fajną ma daje konsystencję, taką gęstą, dobrą. Nie ma tutaj za to już tej gorzkości, jak w drugim parzeniu, se osłabiło. I właściwie mam wrażenie, że jest to coś takiego pomiędzy tym pierwszym a drugim parzeniem. To znaczy konsystencja i różne smaczki są podobne co w drugim parzeniu, a i ostatecznie jest słabsze od drugiego parzenia i jakoś tak bardziej mi to pierwsze przypomina, to minutowe przepłukanie. I bardziej mi się tu pestki teraz wysuwają naprzód. I bardziej jakiś zołowy może się stało. Ale daj ma w sobie taką pewną jakby fajną kwiatowość, czy takie może gałązkowe smaczki, które po prostu kojarzą mi się z pajmutanem. Coś tu takiego bardzo podobnego do pajmutana jest. Jest naprawdę całkiem fajna. Może to trzecie parzenie wyszło częstowo słabsze od drugiego, a je smaków ma dużo i są bardzo fajne. Takie też fajnie intensywne smaczki tutaj się przewijają, a więc ostatecznie to trzecie parzenie wyszło całkiem dobrze. Gdybyśmy zaparzyli je minutę, to myślę, że byłoby praktycznie takie jak drugie parzenie. Z małą gorzkością chyba. Troszeczkę za mocne by było, tak mi się wydaje. A więc po prostu kolejne jeszcze parzenie wydłużymy o kolejne 10 sekund i zrobimy je 50 i widzimy się za chwilę. I czwarte parzenie 50-sekundowe mamy gotowe. W końcu już wyszło zdecydowanie znacznie słabsze. Bardziej przypomina to pierwsze parzenie minutowe. Bardziej jest takie pomającowe. A więc może jednak to parzenie 50 sekund to już jest troszeczkę za słabo. A je spróbujmy, jak to wyszło. No i w sumie tak, już się zdecydowanie osłabiło. Bardziej przypomina to pierwsze parzenie. Gdzieś mi się troszeczkę takich jakby złych, hejbaczanych smaczków wysuwa naprzód. Takich bardziej jakby liściastych na pewien sposób. A i ostatecznie jakoś to smaku jeszcze ma. Tak. Fajne takie miodowe. Jakoś jeszcze mi się tak bardziej złowo też zaczyna to kojarzyć właśnie. No i ostatecznie to smakuje to jeszcze dalej fajnie. Dalej takie słodkawe smaczki się tu przewijają, bardziej specyficzne. Dalej kojarzy mi się to z pajmutanem.
Jest fajny, daje jej. Dobra, więc co ja sobie w takim razie to czwarte pozdrowienie dopiję? Zrobię sobie jeszcze kolejną porcję wody i spróbuję zaparzyć tą hejbatę do jakiegoś dziesiątego parzenia, żeby zobaczyć, jak się jeszcze będzie parzyć przez znacznie więcej parzeń. A więc ja sobie je tutaj będę parzyć, popijać i widzimy się, jak już skończę pić i wam to po prostu podsumuję, jak jeszcze się ta hejbata parzyła przez kolejne kilka parzeń. No i przepiłem sobie już przez wszystkie parzenia, których łącznie zrobiłem 9. I tak podsumowując na szybko, od 5 parzenia zaczęła się już tak znacznie bardziej osłabiać, a więc od 6 parzenia zwiększyłem czas troszeczkę dłużej, o 30 dodatkowych sekund, a więc 6 parzenie zaparzyłem 1,5 minuty, no i każde kolejne parzenie wydłużałem o kolejne 30 sekund, aż do 9 parzenia, które parzyłem 3 minuty. I tak jak właściwie te parzenia od 5 do 9 były już dość podobne, osłabione, to tak nie osłabiły się i nie zmieniły swoich smaków jako szczególnie bardziej. Jedynie w 6 parzeniu, czyli w tym pierwszym, które troszeczkę bardziej wydłużyłem czasowo, pojawił się jakiś taki jeden nowy smaczek za to. Nie jestem pewien do końca, jak bym go opisał. Może troszeczkę słodowy, ale nie wydaje mi się, że jest to tak w pełni słodowy smaczek. Coś po prostu takiego innego się w nim pojawiło. I w zapachu liści tak samo, co ciekawe. W tym 6 parzeniu, kiedy ten czas wydłużyłem, to zapach liści się troszeczkę zmienił na taki inny. Co prawda w późniejszych już parzeniach tego już więcej nie było, a je w tym 6 jednym se po prostu jakoś tak na chwilę ten smaczek i zapach liści zmienił. A więc to dość ciekawe w sumie było. A i ogólnie nie licząc tej małej zmiany w 6 parzeniu, to od tego 5 do 9 parzenia, no smakowało to bardzo podobnie. Było to dość osłabione. I ogólnie zdecydowanie gorsze niż te pierwsze parzenia, a je daje gdzieś tam jakieś takie fajne smaczki pojedyncze pozostawały i właściwie piło mi się ją jeszcze w miarę dobrze do tego 9 parzenia. Była jeszcze dość słodka, fajnie w miarę jeszcze miodowa. Jestem w sumie ciekaw, jakby się ta hejbata parzyła jeszcze w innych proporcjach. Jakby ją inaczej zaparzyć, na przykład na czajnicy, czy jeszcze w innych proporcjach w gajłanie. Aż bym sobie ją potestował, no a je. Była tu tylko jedyna policja, taka jedna mała kostka, jaką miałem, a więc testować już bardziej jej nie będę. Ale tak przyjemnie w sumie było się jej napić. Jest to druga już ta kostka z tych haicao i jednocześnie druga, która była całkiem fajna. Co dość pozytywnie muszę przyznać, aktualnie o tym świadczę. Takie pojedyncze, całkiem przyjemne doświadczenie. Wrażenie ostatecznie jak najbardziej pozytywne. To by było na tyle, jeśli chodzi o czarną kostkę z tych haicao. Widzimy się w następnej, którą będzie 300 zajona i do zobaczenia.